Sobota, 4 sierpnia 2018 roku, z tej strony Mike, witam wszystkich i zapraszam na 62. Kryptoniusy. A w dzisiejszych Kryptoniusach jak zwykle, porcja wiadomości ze świata kryptowalut, nadchodzące wydarzenia w kryptowalutach na najbliższe 7 dni, analiza bieżącej sytuacji na rynku i na koniec kilka słów. A jeśli chodzi o wydarzenia, to dzisiaj Genesis Mining, Coinbase, ICE, Hedera Hashgraph, czy Hashgraph, Turcja, Ethereum, Sony, Korea i na koniec Bitbase ze strony Comparik.pl. Także raz, dwa, trzy kryptoniusy prowadzisz ty. Genesis Mining wznawia działanie w USA. Firma została zamknięta z powodu otrzymania Cease and Desist Order ze stanu Południowa Karolina. Okazało się jednak, że nakaz został wycofany po tym, jak stwierdzono, że usługa nie jest typu security, ponieważ ani Bitcoin, ani Ethereum nie są traktowane jako security, czyli papiery wartościowe. Firma działa w branży od ponad 4 lat i znana była ludziom z doskonałego podejścia do klienta. Oni się rozwijali, wypłacali, niczego nie ukrywali, także powrócili. Lecimy dalej. Coinbase zbugowany. Okazało się, że problem z systemem mieli użytkownicy z Kanady oraz wielu innych krajów. Nie mogli oni dokonywać wypłat swoich środków. Problem został rozwiązany i wszystko już działa. I co ciekawe, Coinbase nie został oskarżony przez sieć, czyli przez internautów, o tak zwany exit scam, co świadczy o tym, że jednak firma posiada dobrą reputację i nawet jakieś małe problemy techniczne nie powodują, że jest oskarżona exit scam. W innym przypadku pewnie już by było głośno w internecie. Lecimy dalej. ICE, Intercontinental Exchange, jest spółką matką nowojorskiej giełdy, czyli New York Stock Exchange, która jest największą na świecie pod względem wolumenu. ICE uruchamia startup o nazwie BACT, który będzie obsługiwał platformę dla aktywów cyfrowych, czyli dla kryptowalut między innymi. Prace trwały 14 miesięcy. Do zespołu, który współpracuje z BACTem, dołączył Microsoft, Starbucks, a także Boston Consulting Group. Platforma ma obsługiwać klientów zarówno instytucjonalnych, jak i niewielkich. No i gdy taka firma jak ICE uruchamia usługi krypto, nikt już nie powie, że nie jest to wiarygodna platforma, że jest to jakaś tam giełda, nie wiadomo. To jest potężny, wielki kapitał, to są grubasy. Całość oczywiście ma zostać zatwierdzona przez CFTC, będzie to platforma w pełni regulowana, będzie do obsługi różnych płatności, niepłatności, tego typu rzeczy. Także podejrzewam, że może to nieźle całkiem wpłynąć na rynek krypto. Kolejny kapitał, duży kapitał wchodzi w krypto. Zobaczymy, kiedy wejdzie na dobre kapitał ten inwestycyjny duży. A my teraz lecimy dalej. Hedera Hashgraph. To jest projekt z własnym opatentowanym grafem. Oni mają opatentowaną swoją technologię, żeby żadne gówniarze nie robili im hardforków. Firma poinformowała, że zabrała 100 milionów dolarów od inwestorów instytucjonalnych w zamkniętej zbiórce. Teraz rusza sprzedaż publiczna, jednak z małym minusem. W sprzedaży publicznej będą mogli uczestniczyć tylko i wyłącznie akredytowani inwestorzy. Minimalna inwestycja to 1000 dolarów, maksymalna 250 tysięcy. O ile ja się nie mylę, to tam w Stanach przynajmniej, żeby zostać akredytowanym inwestorem, to twój chyba dochód roczny musi przekraczać 200 tysięcy dolarów z ostatnich 2 lat i trzeba posiadać, nie wiem, chyba 3 miliony dolarów. Musiałbym poszukać, w artykule jest napisane. Firma wycenia swoje tokeny na 12 centów, co ma się w tym roku przełożyć na kapitalizację rzędu 600 milionów dolarów. I co ciekawe, tylko 10% tokenów ma być w obiegu. Także nie będzie jakieś tam robienie tego. Oni dosyć profesjonalnie podchodzą. Film o tym oczywiście był na kanale. Jeżeli ktoś ma ochotę o tym, co to jest Hedera Hashgraph, to proszę obejrzeć. A my lecimy dalej. Turcja stawia na edukację i technologię blockchain. Właśnie zostało otwarte pierwsze uniwersyteckie centrum blockchainowe. The Istanbul Blockchain and Innovation Center zostało zinaugurowane na Bahçeşehir Hahuhahu Allahu Akbar University. Ma prowadzić działania typu research and development w Turcji. Kraj od dawna dostrzega potencjał technologii blockchain i lukę edukacyjną, która powstała. Oczywiście brakuje fachowców, oni chcą to sobie wykształcić fachowców. Turcja, wiadomo, pomimo że jest to kraj muzułmański, to jest to kraj, można powiedzieć, najbardziej cywilizowany. Jest tam takie podejście, tam oczywiście rządzi prezydent z armią, ale generalnie, jak wiecie, tam jest porządek. Nie ma tam jakichś ISIS-ów i innych i tak dalej. A co oni robią, to jest inna sprawa. Inwestują, stawiają na blockchain, także super sprawa. Lecimy dalej. Ethereum podpisało nową partnerską umowę z operatorem domen Mines plus Machines Group Limited, MMX. Oni nie produkowali Pentiumów MMX, wbrew
opinii, która krąży, co pozwoli mechanizmowi Ethereum Name Service, INS, na posiadanie własnej końcówki. Mowa tu o końcówce Luxe, co jest skrótem od Let You Exchange Easily. Domena ma zostać uruchomiona wkrótce. Każda domena zarejestrowana pod tym, w tym systemie będzie powiązana z blockchainem Ethereum, wszystkimi powiązanymi dApps-ami, smart kontraktami, tego typu rzeczami. Użytkownik będzie mógł wybrać domenę, której będzie mógł używać zamiast 40-znakowego identyfikatora portfela. Już wcześniej uruchomioną rejestrację swoich domen z końcówką ETH, które można kupić na publicznej aukcji. I co ciekawe, nie wiem czy wiecie o tym, że to nie było takie super rozwiązanie z racji tego, że byli ludzie, którzy próbowali przebijać was cały czas, przebijać i kupować te domeny po prostu, żeby później je sprzedać. No to tak niekoniecznie fajnie wyglądało. Lecimy dalej. Sony nie chce robić nowego telewizora, ale chce swojego kawałek tortu z blockchainowego. Ich ostatnie dwa wnioski patentowe dotyczą sprzętowego podejścia do hostowania i utrzymywania blockchainów. Pełna nazwa wniosków: pierwszy wniosek Electronic Node and Method for Maintaining and Distributed Ledger, a drugi Device and System. Można się więc domyśleć, że firma pracuje nad rozwiązaniami sprzętowymi. I pytanie! Oczywiście zachęcam do komentarzy, czy Sony zacznie robić ASIC-i, czy Sony wypuści własną kryptowalutę? Odpowiedzi w komentarzach, a my lecimy dalej. Korea. Duża koreańska giełda Bithump zawiesiła tworzenie nowych kont wirtualnych po tym, jak nie udało się jej odnowić umowy z bankiem. Konta te były używane do depozytów i wypłat koreańskiej waluty. Użytkownicy, którzy już posiadają konta, dalej będą mogli ich używać, przynajmniej na razie. Bank nie odnowił umowy, gdyż uważa, że system AML giełdy ma wady i dziury i ta weryfikacja nie jest do końca taka, jak powinna być. W oficjalnym komunikacie giełda stwierdziła, że pracują z bankiem nad rozwiązaniem problemów, żeby to wszystko wróciło. Zobaczymy, jak to się skończy. Myślę, że skończy się pozytywnie. Lecimy dalej. No, ale jeszcze zanim wydarzenia, to ze strony komparik.pl artykuł pana Jacka Walewskiego. BitBay ma nowego prezesa, Sylwester Suszek oddaje stery. Sylwester Suszek nie jest już prezesem BitBaya. Informacje o planowanych roszadach personalnych w zarządzie największej w Polsce giełdy kryptowalut pojawiły się w mediach wcześniej. Decyzja związana jest z zmianą siedziby firmy BitBay, przeprowadziła się na Maltę. Jak powiedział pan Suszek, on dał to bardziej doświadczonemu człowiekowi, który bardziej czuje rynek, a on się zajmie innymi rzeczami, oczywiście cały czas doradza giełdzie i tak dalej. Dorobił się grubych milionów, także tak to wygląda. Artykuł możecie oczywiście... prezesem został Paweł Sobkow. I oczywiście możecie tutaj sobie dalej poczytać artykuł. Jest też wywiad z Sylwestrem Suszkiem, jak akurat nie mam do niego linka, ale możecie poszukać w necie, gdzie on o tym wszystkim mówi. Także śmiało polecam obejrzeć. I teraz przechodzimy już sobie do wydarzeń. I w wydarzeniach 5 sierpnia World Blockchain Roadshow Tokio, Japonia. Dzisiaj się do wydarzeń nie przyłożyłem, nie siedziałem na Twitterze, nie szukałem. A 7 sierpnia Ethereum Classic, testy i dodanie do Coinbase, a także do Coinbase Pro. I właściwie tyle, jeśli chodzi o wydarzenia. A teraz nadejszła wiekopomna chwila, czyli analiza sytuacji na rynku. Co tu na rynku, panie Kaziu? Gdzie jest ten rynek? Aha, super. Właśnie zauważyłem, że nie pokazałem wam newsa z BitBaya. Przepraszam was za to wszystko. Oczywiście jest to ten news. Tak jak mówiłem, BitBay ma nowego prezesa, Sylwester Suszek oddaje stery. Błąd się wkradł. Nie chce mi się już montować filmu od nowa. Także możecie przeczytać tutaj oczywiście ten news. A teraz my sobie na spokojnie przejdźmy do sytuacji na rynku. Czyli CoinMarketCap, rynek 254. Zobaczcie, jakie mamy zwinięcie. Wczoraj oczywiście CoinMarketCap wariował. Niektóre alty po 1000% rosły, ale to był błąd. Wszystko nam spada do 7000 dolarów. Podobno niektórzy wróże twierdzą, że 6800 to jest taki opór, który musi wytrzymać, bo jak nie wytrzyma, to przyjdzie zima. Także generalnie, tak jak mówiłem w poprzednich kryptoniosach, jeszcze tych, że nie wykluczam, że korekta rynku nas czeka. I jak widzimy, korekta rynku nas czekała i przyszła. Ripple tu próbował walczyć, odbił się, poszedł w dół, odbił się znowu w dół. Zobaczcie, na Litecoinie był jakiś taki formacja komina. Także IOTA, ale IOTA to wam film rzucałem na grupie, co tam z IOTą się dzieje. Ale zobaczcie, Ethereum Classic odbiło w górę właśnie, pewnie związane z tym Coinbase'em. Binance Coin też tak tu da całkiem dobrze sobie radzi. Zobaczcie, VeChain leci na łeb, na szyję. A gdzie nasz ulubiony Lisk? A Lisk już prawie nie żyje. Także tak to wygląda. Jeśli chodzi o spadki, najpierw spadki, to Emercoin, Luna Chain, Bitcoin Private. John McAfee już nie promuje, to i Bitcoin Private dołuje. Także tak to wygląda. A zobaczcie, Empower Coin. Normalnie, czy to BMWM robi tego coina, czy to jakiś Moak i Ethereum Classic, to co mówiłem. Zobaczcie, dentystyczny coin odbija do góry. Metaverse, tak.
kin znowu tutaj jakoś tak szaleje. Także tak to wygląda. Jeśli chodzi o to, co sytuacja na rynku, nie wykluczone, że ta korekta pójdzie dalej. Zobaczymy, czy wróże z 6800 powiedzą, że to jest silny opór, czy nie jest silny opór. Ja czytam dzisiaj taką diagnozę, że bardzo mocny spadek nas czeka do 5000, a później już idziemy w górę. Zobaczymy. Szklanej kuli nie mam. Co wiem, to powiem, a co nie wiem, to i też powiem. Także tak to wygląda. I teraz przyszedł czas na podsumowanie. Kupiłem sobie wiatrak, bo generalnie rzecz biorąc już się wytrzymać nie da. Wiatrak mam, zobaczcie, mam takiego magicznego pilota, którym mogę sobie tutaj normalnie sterować wiatrakiem. Włączam sobie wiatrak. Nie wiem, czy słychać szum. Trzy poziomy. O, pewnie słychać szum teraz. Zarąbiście szumi, ale go wyłączę, żeby nie przeszkadzał. Dodatkowo, jutro rozstrzygam konkurs na tablet Samsung. Dostałem od Was całkiem sporo zgłoszeń. Bardzo dziękuję za... Jeszcze dzisiaj macie szansę do wieczora. Jutro już zgłoszeń generalnie nie przyjmuję. Czyli dzisiaj jest ostatni dzień do godziny 24. No oczywiście ja nie będę tam jakiś nazistą. Jak dojdzie zgłoszenie parę minut po północy, to się nic nie stanie. Ale generalnie jak jutro wstanę, to jeżeli jakieś ogłoszenie przyjdzie, to już je odrzucam. Do wygrania tablet Samsung. Teraz tak, kolejna sprawa. Kolejny konkurs będzie. Do wygrania będą dwa głośniczki na Xiaomi, dam jakieś myszki, podkładki i tak dalej. Jeden z widzów stwierdził, że wyśle mi sprzęt, zasponsoruje. Jeżeli ktoś będzie miał ochotę, a właśnie przy okazji, mam naklejki Kryptonaród. Czekajcie, muszę sobie spauzować, żeby Wam tą naklejkę pokazać. Już jestem. Tak wygląda naklejka. Jedna naklejka to jest Mike Satoshi, druga naklejka to Kryptonaród, może pokażę bliżej. Polska społeczność kryptowalut, czyli Kryptonaród. Tak to wygląda. Także przy konkursach, przy różnych, jeżeli ktoś będzie miał ochotę, będę rozdawał. Oczywiście wiem, że każdy chciał, ale zwykle będę rozdawał na żywo. No nie będę tego wysyłał, bo zbankrutuję na wysyłce. Ja mam kilkaset tych nalepek. Wielkie podziękowania, ponieważ nieodpłatnie wykonała ta nalepki drukarnia Wielkie Rzeczy. Także serdecznie pozdrawiam ze swojej strony. Dzięki wielkie za fajną robotę, którą zrobiliście. Naprawdę super projekt, super sprawa. Kryptonaród, Mike Satoshi. Przy jakichś najbliższych okazjach zawsze gdzieś tam będę starał się mieć ze sobą te, jak będziecie na jakichś konferencjach ze mną się spotykać i tak dalej, to bardzo, bardzo chętnie będę dorzucał też, jeżeli ktoś będzie miał ochotę, dorzucał też będę do konkursów. Mam nadzieję, że konkursów będzie coraz więcej. Teraz tak, jeśli chodzi o najbliższe plany, w najbliższym czasie pojawi się jeszcze film, bo chcę zrobić, tak jakby zrobiłem, zasponsorowali konkurs CryptoARP, a teraz chciałbym zrobić o nich film. Bo już dowiedziałem się, odpowiedzieli mi na wszystkie pytania. Chciałbym zrobić o stronie, o tej stronie inwestycyjnej. Oczywiście ja nie będę na nic naganiał, ale chcę, żebyście wiedzieli, na czym to polega, jak to wygląda i w ogóle, czy to można zrobić, jak zarobić i tak dalej. Także taka fajna sprawa, to jeszcze dzisiaj postaram się, żeby ukazały się kryptoniusy. Oczywiście mówię o sobocie, bo jeżeli oglądacie film później, no to film już pewnie jest na kanale. Co jeszcze? Jeśli chodzi o najbliższe plany, oczywiście z HPRO zaraz będziemy nagrywać, mam nadzieję, że jutro, czyli w niedzielę będziemy nagrywać filmy kolejne. Nagraliśmy teraz dwa o różnych algorytmach, nagraliśmy o tym, o Zencashu, nagraliśmy o Ethereum i będziemy dalej nagrywać kolejne rzeczy. Teraz najbliższy film, który chcemy nagrać, to jest film o generalnie wydajności energetycznej, ekonomii i w ogóle wszystkiego związane z kryptowalutami, jak to liczyć, jak poszczególne coiny wyglądają, czy opłaca się kopiać na laptopie, tego typu rzeczy. No i właściwie tyle, jeśli chodzi o kryptoniusy, także pozdrawiam Was wszystkich, oczywiście jak zawsze wszystkich zapraszam do komentowania. Zapraszam do dyskusji, także dzięki za wszystko, dzięki, że jesteście. No i tyle, do następnego razu.